Witam Was bardzo serdecznie. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych. Kolejny film z serii testowanie, jak wygląda rozwiązywanie zadań z użyciem kamerki internetowej. Więc jeżeli macie jakieś krytyczne uwagi albo lubicie te filmy, jak najbardziej czekam na Wasz kontakt, czy to w formie komentarza, czy to lajka, czy subskrybowanie kanału. Będę wiedziała wówczas, jakiego typu filmy Wy lubicie i co warto przygotować dla Waszej nauki. Tak jak tutaj widzicie, mam na filmie, powiedzmy na karcie, już przygotowaną funkcję, gdzie jest zapisane wyrażenie, które zależy nie tylko od jednego x, ale od y, czyli mamy funkcję od dwóch zmiennych, czy tam powiedzmy nazwijmy od dwóch zmiennych zależnych. I wartość tej funkcji zależy od tego, ile wynosi x i y, bo tyle trzeba wiedzieć, ile wynosi x, konkretnie ile y, żeby poznać wartość funkcji. I teraz tak, jeżeli mamy funkcję dwóch zmiennych, to będzie można policzyć pochodną zarówno oddzielnie względem x i względem y. Oczywiście mówimy o tym, że to są tak zwane pochodne cząstkowe, a to względem x i y. W przedmiotach takich jak ekonomia matematyczna czy mikroekonomia ma to jakieś faktyczne, praktyczne zastosowanie, ale pochodne warto by było umieć opanować. I teraz tak, jeżeli zapisuję tak, delta f przez delta x oznacza, że to jest pochodna cząstkowa funkcji f względem x-a. Oznacza to tyle, że muszę policzyć pochodną z tego wyrażenia, które ja tutaj zapisałam testowo, 5y 4xy plus 3 względem x-a. Czyli kreska ułamkowa i robimy względem x-a. I co to nam daje? To, że muszę policzyć pochodną według normalnych zasad, jakie znamy, ale z takim założeniem, że jeżeli jest to pochodna względem x-a, to ja muszę potraktować pozostałe zmienne typu y, z, cokolwiek byśmy nie mieli, jako elementy stałe. A więc pochodna z pierwszej i tak, musimy jeszcze dodatkowo zwrócić uwagę, że nasze wyrażenie, nasza funkcja posiada elementy x, y, tu nawet ze sobą przemnożone, ale oddzielone między sobą plusami lub minusami. Oznacza to tyle, że oddzielnie liczę pochodną z każdego z tych elementów, tak? Czyli oddzielnie liczę pochodną z x do kwadratu względem x, a więc to jest normalnie x do kwadratu. Pochodna to tutaj dwójeczka leci przed x, a więc mamy 2 razy x do potęgi o 1 mniej, bo taka jest zawsze zasada przy tych pochodnych, gdzie nie wiadomo jest do potęgi stałej. Potem zwróćcie uwagę, jeżeli jest pochodna względem x, to oznacza, że pochodna względem y, to inaczej, to elementy z typu y traktuję jako stałe, a więc 5 razy stałe to jest jakakolwiek liczba stała, a więc pochodna ze stałej względem x to jest 0, co jest ciekawostką może dla niektórych. Teraz tak, najlepiej by było sobie zaznaczyć, co jest stałe. 4 i y w kolejnym elemencie przemnożone jest razy x, czyli 4y jest elementem stałym przemnożonym razy x, a więc to jest stała razy x. Oznacza to tyle, że przepisuję sobie element stały i pochodna z pojedynczego x-a, jeśli już może to pamiętamy, wynosi 1. Jeżeli mamy pochodną z trzech, czyli elementu dowolnego stałego względem x-a, czy nawet gdyby to było y-ka, to będzie to 0. No i po uproszczeniu mamy 2x plus 4y. Jest to wynik pochodnej cząstkowej względem x-a. Jeżeli będziemy liczyć teraz na przykład pochodną cząstkową względem y-ka, to ja potraktuję to moje wyrażenie teraz jeszcze raz w podobny sposób, ale z odwrotnym założeniem. Czyli jeżeli była pochodna względem x, traktowałam, że y były elementami stałymi. Także w tym momencie pochodna z x do kwadratu jako z elementu stałego dla mnie jest 0. Jeżeli mam teraz 5 razy y, to tak jakbym miała pochodną z 5x względem x, czyli to jest plus 5 razy 1. Plus i teraz elementem stałym w kolejnym wyrazie jest tutaj 4x i pochodna z 4x razy y, ale względem y, to tak jakby to było po x-ach, w tym momencie przepraszam. Okej, miałam tu małe przerywniki, mamy trochę
zakończenie budowy. I teraz tak, jeżeli mamy policzyć pochodną względem Y z wyrażenia 4x razy Y, to ja muszę potraktować, że 4 razy X jest elementem stałym przymnożonym razy Y, a więc muszę ten element teraz, jak widzicie, przepisać. I w tym momencie piszemy sobie, że to jest 4x razy 1. Dlaczego 1? Bo pochodna, tak jak z x-a, względem x-a, to jest po prostu 1. W innym przykładzie ja to rozpisałam, skąd to się bierze. I pochodna z 3, jako dowolnego elementu stałego względem y, też musimy w tym momencie uznać, że jest to 0, bo zawsze pochodna ze stałego, nieważne względem czego, a jest 0. Czyli po uproszczeniu mamy 5, bo tu jest 0 plus 5 razy 1 plus 4x. Wynikiem jest 4x. A więc Wam pokazałam w tym momencie, jak liczymy pochodną cząstkowo, czy to względem x, czy to względem y. I na tym kończę omawianie tego zadania. Macie więcej pomysłów, więcej komentarzy, jak najbardziej czekam na taki odzew. Lajkujcie i życzę powodzenia w nauce. Rozwiązujcie jak najwięcej zadań.